Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Batman Arkham City. Jak pamiętacie, musimy dowiedzieć się tak dokładnie skąd pan padł strzał. W sumie to wiemy, ale no jeszcze trzeba się tam oczywiście dostać, a przynajmniej spróbować. Cała masa różnego rodzaju bandziorów tutaj na drodze, tam w ogóle, o, znaki zapytania, co może świadczyć chyba o człowieku zagadce, ale dobra. Póki co myślę, że nie ma co tutaj przesadzać. Dobra, spróbujemy jakoś się nauczyć przemieszczać tutaj po tym mieście. O, a co to jest? Ej, co to jest? Widzę, że tutaj mamy również do zbierania jakieś znaki zapytania Riddlera. Ale co z tym zrobić? Póki co chyba nie mam takiej możliwości, żeby cokolwiek z tym zdziałać. No cóż, dobra. Wow, idzie się naprawdę daleko przemieszczać też. Okej. Sorry, Will. He ain't been his usual happy self for a while now. Do you think the rumors are true? What? Harley used to be a dude? Nah, the ones about the Joker dying. No idea, man, but he didn't look too good last time I saw him. When was that? I ain't seen him for months. Me neither. Way I see it, if Big J dies, this place becomes an all-out war zone. If that happens, I'm joining up with Penguin. Dobra, w sumie słuchajcie, ciekawe informacje. Plotki o tym, że Joker umiera. Czy one są prawdziwe? No nie wiadomo. Dobra, pięknie, wykończone. Dawaj kolejnego. Możliwe, że musimy wejść tutaj po prostu głównymi drzwiami. Najprościej, zamiast kombinować nie wiadomo co. Dobra, jeszcze ktoś tutaj wstaje. O, jeszcze ty. Dobra, załatw go, pięknie. Dobra, bonus za maksymalną kombinację. Ej, w ogóle nie zwracałem ostatnio tutaj uwagi. O, świetnie. Harley Quinn is inside. That dreadful woman is no doubt setting a trap for you. Don't worry, Alfred. Quinn never was too smart. I'll be okay. Yeah, chill out. No właśnie, powinniśmy sobie dać radę z nią. Właśnie, zawodowa przestępczyni. Co więcej, doktor Harley Quinn była psychiatrą w Arkham Asylum. Miała leczyć Jokera, lecz szybko padła ofiarą obsesyjnego zainteresowania swoim pacjentem. Była przekonana, że jest w nim zakochana. Pomogła mu uciec i przyjęła przestępczy pseudonim Harley Quinn. To niebezpieczna i agresywna kryminalistka, której zależy tylko na aprobacie Jokera. Z tego powodu w pewnym sensie jest to kolejna z jego ofiar. Lecz w odróżnieniu od innych jest śmiertelnie niebezpieczna. Odkąd Joker przedawkował tytan w Arkham Asylum, jej umysł uległ dalszej degeneracji. Obsesyjnie próbuje przywrócić uśmiech na jego twarzy. Dobrze wiedzieć, zawdzięczająca siła, niezwykłe zdolności gimnastyczne, całkowita pogarda dla ludzkiego życia. No, groźna przeciwniczka. Jak to wszystko będzie wyglądać? Zobaczymy. Otwierajmy te drzwi. Czy rzeczywiście zostawiła pułapkę? Zaraz się przekonamy. Lady go, bat freak, or these people all get a bullet in their heads. I think you should do what he says. It would be a shame to get blood all over my nice new outfit. What do you think, bat brain? Like it? What am I saying? Of course you do. Who wouldn't? So anyway, here's the deal. Mr. J is really not up to a visit right now. He's not feeling himself. Well, actually, he was earlier, but that's not what I meant. He's not doing so good, and that idiot doctor I sent from here didn't help. I've seen more smarts from these bozos. I've got to run, boys. If he tries anything funny, kill him. Okej, trzeba uważać, słuchajcie. Wymierzyli w nas bronią. No i co musimy zrobić? Dokładnie. O, i to jest dobry pomysł. Rzuć kulkę dymu. O, to może być skuteczne. Dobra, dajemy. I wystrzel hak. Świetnie. O, dobra, to rzeczywiście może podziałać. Świetnie. A, dobra, czyli znowu kombinujemy w ten sposób. Okej. Okay. Dobra, przeskakuj pomiędzy punktami obserwacyjnymi. Okej, okay, mają tutaj zakładników, więc nie możemy pozwolić, żeby coś im się stało. Dobra, co my tu mamy? Czekajcie. Ten żyje? 40 uderzeń na minutę. Tak, możemy od razu lokalizować uderzenia na minutę. To jest świetne. I can glide to the scaffolding above him without being seen and take him down from there.
A, dobra, w ten sposób, dobra, to może rzeczywiście zadziałać. Czekajcie, jak to wygląda, muszę poszybować tam. Dobra, spróbujmy. Podejdźmy z tej strony. O, zadziała chyba, no raczej. Raczej powinno. Dobra, dawaj cios nakałtujący. I dawaj na samą górę od razu. Dobra, załatwiony, udało się. Lokalizujmy całą resztę. Tutaj mam dwóch typów, tam kolejny. A, w ten sposób, żeby go załatwić. Dobra, też ciekawe. Dobra, możemy stąd bez problemów zeskoczyć. Powinienem przynajmniej. Knockout przy drewnianych panelach. O, to będzie ciekawe. Da radę? Tak, da radę, świetnie. Kolejny załatwiony. Dobra, dawaj, szybciej na górę. Oj, dobra, widzą nas, a przynajmniej przez chwilę. Dobra, musimy szybko, w miarę szybko się poprzemieszczać z jednego miejsca na drugie. Dobra, udało nam się uciec, także no, już nas nie widzą. Dobra, i gdzie kolejni? Zostało dwóch, okej. Aha, czyli niezauważony trzeba podejść, żeby załatwić się od tyłu. Okej, możemy spróbować. Czy się uda? Zaraz się dowiemy. Mogę w ogóle zeskoczyć na nich z powietrza? Teoretycznie. Podwójny knockout. O, świetnie. Dobra, szybkie i bezproblemowe. Ludzie Jokera załatwieni. No właśnie, jesteście bezpieczni. Nie muszę chyba ich uwalniać. Dobra, damy radę. Nie ma sprawy. Następny poziom. Okej, słuchajcie. Jak tutaj wygląda sprawa? Kolejne trofeum zdobyte. Witaj w WayneTech. Wybierz modyfikację z ekranu wyboru WayneTech. Okej, dobra. Jak tu wygląda sprawa, jeżeli chodzi o umiejętności, które przyznajemy? Tutaj mamy mapę. Okej, tutaj dane na temat określonych postaci. Natomiast w WayneTech możemy sobie ulepszać m.in. nasz tryb detektywa. Strój Batmana. Właśnie, jak tutaj to wygląda? Na razie muszę coś z tych rzeczy tutaj zainwestować, prawda? Czekajcie, co my tu mamy? W ruch. Batman może z łatwością poruszać się po Arkham City, trzymając przycisk biegu, żeby automatycznie wspinać się na przeszkody i przeskakiwać przez dziury w pozycji kucznej. Co to za nazwa w ogóle? Chyba chodzi o to, że kuca. Batman może poruszać się szybko i cicho. To bardzo przydatna taktyka przy działaniach z ukrycia. Dobra, ale ogólnie tutaj mamy chyba, co nie, te nowe rzeczy. Pancerz balistyczny, nowy, bojowy lub atak falą uderzeniową. Może pancerz na razie. Zapewnia 25% wzrost poziomu ochrony przed bronią palną. O, no to akurat się nada. Czemu nie, niech będzie. Okej, mamy to, w ogóle. A, bo tutaj mieliśmy, dobra, już kumam. Tutaj mamy, na zasadzie, że tutaj jest ten strój. Tutaj mamy te gadżety, które możemy też ulepszać. Walkę. Tutaj łowca. O, tutaj jak Catwoman gramy chyba. Okej, dobra. Czyli wiemy już chyba wszystko. No, nie ma sprawy. Udało się. Tam muszę się do... A nie, myślałem, że może tutaj mam się dostać, ale nie. A właśnie, zawiśnie. Mam możliwość, żeby sobie po prostu, wiecie co, zawisnąć czasami i w ten sposób chyba likwidować łatwiej przeciwników. Coś mamy tu ciekawego? Nie, liczyłem, że coś znajdę. Znajdź źródło strzału. To jest nasz cel. Aha. Strzał padł z dzwonnicy. Okej. W ogóle jak włączymy mapę w tym momencie... nie no, na chwilę obecną widzę, że muszę wyjść na zewnątrz. No dobra, no to tymi drzwiami, czy tam jest jakieś dodatkowe wyjście stamtąd? Nie, raczej tędy nie wyjdziemy, okej. Okay. Ale mogę porozmawiać z nim, a dobra, zobaczymy. No, stare czasy, dobra. Strzał padł tam z dzwonnicy, ale nie, tutaj to już raczej nic ciekawego nie znajdziemy, prawda? A może jeszcze? W sumie warto zawsze się... Tak, pamiętam, nie musisz o tym przypominać, kojarzymy, skąd padł strzał. W ogóle mogę tutaj z wszystkimi rozmawiać? No mogę. Tak, wiem, o co chodzi, dobra. Oni są po to, żeby pomagać. Czasami mnie myli, jak tutaj mamy, wiecie, to R1, ale to po prostu pokazuje mi miejsca, do których mogę się dostać. Nie no, musimy wyjść, ale... mogę otwierać normalnie te drzwi, tak jest. Gdzie tu jest wyjście? Dobra sprawa. O, to będzie chyba
Znaczy, mamy tutaj dzwon, ale czy to jest ta dzwonnica? Nie, raczej. Raczej nic z tych rzeczy. No dobra, wyjdziemy stąd. Czyli chyba muszę po prostu wyjść z budynku. Tutaj jakby już nic ciekawego do znalezienia nie będzie. A nie, to z tej strony. Dobra, ej, chwila, zanim pójdziemy dalej. Zobaczcie na to. To jest ciekawe. Mogę jakoś to zdobyć, bo to jest przedmiot związany z Riddlerem. No i właśnie zastanawiam się, jak to w ogóle wygląda. Nie mogę się tak jakby tutaj obniżyć i... No właśnie, jak to zrobić w ogóle? A może to trzeba rzucać batarangiem? Nie, to raczej nie jest nic do zniszczenia. No to jest jakiś znak, który powinniśmy jakoś ogarnąć, ale jak? Dobra, nie będę na razie się tym zajmować, nie zbieramy. Może w niedalekiej przyszłości dowiemy się, jak, co robić z tymi znakami zapytania, które uda nam się znaleźć. Aha, i tyle. Myślałem, że coś więcej tutaj zobaczymy. Aha, taki cwany. Nawet nie musiało go tutaj być. Dobra. Przeskanujmy wszystko, co tutaj można znaleźć. Skanuj, może znajdziemy odciski palców, co nie? Coś mamy. O, ciekawe. There was an asylum, some monsters, and oh, that's right, you left me to die. Now, you probably don't remember it that way, but who cares? You just need to worry about the bombs. Hurry up now, clock's ticking. Zaraz, jakimi bombami? Ej, co jest grane? Ej, skocz przez okno, przez które okno? Ej, wait, what? Ej, dobra, wyskakuj stąd. O kurczę, dobra, to jest taki film. Wow. A ja się zastanawiałem, jakimi bombami, okej. Joker's behind this. Was there ever any doubt? The radio signal should lead me right to him. Good luck, sir. Dobra, namierz źródło sygnału radiowego, żeby znaleźć Jokera. Aha, czyli to działa na zasadzie, że muszę po prostu latać po mieście. Dobra, w ogóle co my tutaj mamy? Mogę się spieszyć, ale chcę się dowiedzieć, co to tak właściwie jest. Coś nam się aktywowało? O, ciekawe. Tak jakby pojawiło się coś nowego. Czekajcie, no jak to działa? Tam mamy coś ciekawego, dobra. Kopnięcie w locie. Nie wiem, odwiedzimy, porozmawiamy sobie z nimi. Chyba prawdopodobnie są to ludzie Riddlera, co nie? Dobra. O, szybko. O kurczę, wiedziałem, że dobijanie typa nie będzie tutaj najlepszym pomysłem. Dobra, jak walczyć, to walczyć na całego. No. Kurczę, w ostatniej chwili nie dałem radę. Może i troszeczkę ulepszyłem sobie obronę przed gośćmi, którzy mają broń, ale no przed takimi typami jak ci tutaj, no to nie za bardzo. O, jeszcze jeden. Załatwiony. O, tak można ich wykańczyć, świetnie. I ostatni kopniak, świetnie, załatwiony. Znowu wykrywamy jakieś informacje od innych. I co jest z tym miejscem? O co tu chodzi? Można tutaj stanąć, ale czy coś się dzieje? O, kolejne się w ogóle pojawiają. Ciekawe. No dobra, słuchajcie, mamy tutaj różne zagadki. Różne. O, tutaj jest znowu to. Ale jak to tak właściwie rozbrać? Na jakiej zasadzie to działa? Ej, a da się na przykład w to trafiać? Wiecie, tak z ciekawości, czy... Nie, raczej nic się nie dzieje, jak to aktywujemy w ten sposób. W ogóle właśnie, jak wygląda mapa miasta? To mnie też ciekawi. Misje poboczne. W Arkham City można spotkać najgroźniejszych przestępców z całego Gotham. Kiedy tylko dochodzi do podejrzanego incydentu, Batcomputer oznacza miejsce zdarzenia na mapie. Przeprowadź śledztwo, żeby poznać działalność supergangsterów. Okej, dobra, czyli mamy na razie, wiecie, cele główne, przesłuchać Jokera, żeby poznać procedurę 10. Namierz źródło sygnału radiowego, żeby znaleźć Jokera. Tutaj mamy te dane, tutaj mamy Wayne Tech, ale jeżeli chcę sobie właśnie, o, tu jest strefa zamknięta, okej, tam się nie dostaniemy. Tutaj mamy jakiś znak zapytania, o co tu chodzi? Ignore it.
Most likely Mr. Wayne is attempting to contact his people. It won't do him any good. He will die in Arkham City. Aha, no proszę, że umrze tutaj. No dobra, zobaczymy. Misje poboczne. A, dobra, mamy, na razie nie mamy żadnej misji tak naprawdę pobocznej rozpoczętej. Dobrze wiedzieć, mogę sobie ustawić to jako cel. Marker w celu zmienił się na flara alarmowa. Dobra, tak, mamy jakieś, wiecie, dodatkowe, to są właśnie prawdopodobnie jedne z dodatkowych misji. Dobrze wiedzieć, dobra. Spróbujemy zmierzać w tamtym kierunku. W sumie przemieszczanie się za pomocą tego haka wydaje się być naprawdę interesujące i skuteczne. Regularne zrzuty żywności, o. No w sumie jakoś muszą to ogarnąć, teraz tak sobie pomyślałem. No skąd mieliby żywność, co nie? Pod tym względem za więźniów tutaj odpowiadają. Tyle, tylko że pewnie o te zrzuty żywności to też, wiecie, jakieś walki toczą się. No nie, jeszcze jest informacja, że to my wysadziliśmy. Co jest? O, proszę, co jest? Pytam się, co jest? A głupie pytanie. No dobra, tutaj walki nam nie zabraknie, a ja z chęcią powalczę, bo dzięki częstym i regularnym walkom możemy troszeczkę doszkolić się, zdobyć coraz to lepsze umiejętności, więc... O, świetny atak. No ciekaw jestem, kogo tutaj jeszcze spotkamy. Póki co tak właściwie już był Pingwin na samym początku, był Two-Face, Joker też gdzieś tam jest, gdzieś się chowa Harley Quinn. Kto jeszcze, kogo nam przyjdzie spotkać, to jest ciekawe. Może postać, które poznaliśmy w Arkham Asylum, jak między innymi Killer Croc'a oraz Bane'a. No, przekonamy się. Ważne, o, bonus za maksymalną kombinację i to mi się podoba. Dobra, chodźmy w tym kierunku. No proszę, nie podobają niektórym się, jak widać, działania Hugo Strange'a. No on do końca cały czas w opinii publicznej jest pewnie, wiecie, jako jeden z tych dobrych. O, misja poboczna, aktualizacja faktu komputera, nowy trening rzeczywistości rozszerzonej, ściągnięty. Co? Ale o co chodzi? Zobacz, trening rozszerzonej rzeczywistości, dobra, zaraz to ogarniemy. Zaraz to za chwilę. Dobra, doskocz do niego, czy tamten... Ej, on chyba poszedł po broń, mam taką dziwne wrażenie, czasami tak jest, że jak... A nie, on tutaj chyba próbował się ukryć, uratować, nie wiem, nie chce z nami walczyć. Może nie jest tym złym. Czasami trzeba uważać, jak to wygląda, bo jak gdzieś zbiegną, to często po broń palną. A wolałbym tego uniknąć. Dobra. O, świetnie, wykorzystaj jego własną broń. Tak jest. Użyj trybu detektywa, żeby znaleźć telefon. Dobra, słyszymy telefon gdzieś tutaj, dzwoniący. W którym miejscu? A przy nich? Czekajcie, co my tutaj mamy. Nie, tylko informacje, że są nieprzytomni. Telefonu czasami nie ma gdzieś tutaj ten zdenerwowany. Gdzie to? Ktoś tam jest więcej? Kopnięcie w locie kogoś, a nie, namierza mi tamtych gości. No dobra, dzwoni telefon, ale skąd ten telefon dzwoni, to nie mam absolutnego pojęcia. O, zobacz, tutaj jest kolejne nie wiem, jak to nazwać, trofeum człowieka zagadki, tutaj coś płonie. Ciekawe, czy jest szansa, że... wszyscy już myślą, że nas wykończyli, a ten chyba naprawdę nie chce z nami walczyć. Dziwna sprawa, no ale jak nie chce, to spoko. Może tutaj wyżej coś jest. Rozejrzyjmy się. Gdzieś dzwonił ten telefon. Gdzieś dzwonił, ale gdzie? Dobra, ogólnie nasz cel. Gdzie my jesteśmy w tym momencie? Tutaj. Jak to trening rzeczywistości? O co chodzi? Zbadaj powód wystrzelenia flary alarmowej, ale to powinienem na razie zmierzać w tym kierunku. Okej, widzę, że aktywowała nam się jakaś kolejna misja. No misji pobocznych to tutaj będzie, a będzie, dobrze wiedzieć. W ogóle przytrzymaj R2, bomba pikująca podczas szybowania. A, że to pewnie nagle lecę szybko w dół, coś w tym stylu. O, tak jest. Dobrze. O, tam zobaczcie, znowu te znaki człowieka zagadki. Dobra, lecimy i zlikwidujemy kogoś od razu. A, już myślałem, że nikt nas nie zauważy więcej, że to będzie ciche załatwienie przeciwnika. Dobra, dawaj, może nie ma ich... O kurde, nie ma ich zbyt wielu, dobra. No to jest dopiero spora grupka wyleciała na nas.
Dobra, dawaj. No, wykończ chociaż z jednego w ten sposób. O, dobra, nie da rady. Nie da rady za bardzo. Auć! Co my tu mamy w ogóle w tej okolicy? No, miało być cicho, miało być spokojnie. Ale nie. Dobra, spoko, spoko. Zobaczymy, jak duże combo uda nam się podczas tej walki ogarnąć, co nie? Nie, dobra, nie, nie aż tak duże. Miało być znacznie lepiej. Dobra. 7. Okej, do dychy jak dojdę, to już będzie jakieś coś dobrego na początek. Okej, załatwione. Cudownie. I skąd ta flara? Tutaj, stąd jest ta flara wystrzelona. Okej. Franko to jest. No ja obstawiam, że to może być, słuchajcie, niestety pułapka. Ale przekonajmy się. Jak nie wejdziemy, to się nie dowiemy. Może rzeczywiście ktoś potrzebuje pomocy, ale bardziej wygląda mi to na pułapkę. O, kto to jest? O kurcze. No witaj. Jest i on, jest Bane. A little. Last time I saw you, you were wrapped around the hood of my car. You knew it would not kill me. I wasn't trying to. I'm in no mood for a fight. What are you doing here? Dr. Young's Titan formula. The Payaso managed to send some off Arkham Island before you stopped him. How much more did Joker manage to get off the island? Too much. That is why I am here. I will not allow the Basura of this city to abuse the Titan. Dr. Young used me to create it. It is my duty to destroy what remains. I'll help you, but understand this. If you try anything, I'm taking you down too. We find Titan containers, we destroy them. Deal? Of course. Each container has a radio beacon built in. There were 12 containers left in this city. We take 6 each, then we meet back here. 6 each? Fine. Today isn't a good day to lie to me, Bane. Remember that. O kurczę, raca alarmowa. No powiem wam, że jednak myślenie o tym, żeby połączyć siły z Bane'em, no coś, co mnie zaskakuje, ale Batman nawet ze swoimi wrogami potrafi połączyć siły w dobrej wierze, ale czy on na pewno będzie chciał to zniszczyć? Nie do końca bym wierzył, nawet obstawiam, że może próbować wykorzystać Tytan, żeby się wzmocnić jeszcze bardziej. No, wierzyć mu nie będę, no ale skoro ma znaleźć 6, to my znajdziemy 6, spoko. Wspólnie z Bane'em zniszcz wszystkie pojemniki z Tytanem w Arkham City. Czyli to jest taka misja poboczna, którą, zobaczcie, możemy po całym mieście gdzieś tutaj chodzić i szukać. Dobrze wiedzieć, w ogóle, o, życiorys dotyczący Bane'a. Prawdziwe nazwisko nie jest znane, jak widać, wzrost 1,68 m, a po zażyciu 2,79 m, no nieźle idzie w górę. Waga 64, po zażyciu 159. Jeżeli chodzi o dodatkowe tutaj informacje, uwięziony od urodzenia, odsiadujący wyrok ojca, Bane wychował się w potwornym świecie więzienia z Santa Priscan. Poddany wojskowym eksperymentom, przyjmował ultrasteryt o nazwie Jad. Dzięki nadludzkiej sile i żelaznej woli udało mu się uciec. Pragnąc zbudować kryminalne imperium, znalazł Batmana i złamał kręgosłup Mrocznego Rycerza. Batman jednak wyzdrowiał, pokonał Bane'a, odcinając go od źródła jadu. Plotka głosi, że po wydarzeniach w Arkham Asylum Bane całkowicie się zmienił, próbuje ratować innych przed podobnymi uzależnieniami. Mistrz strategii, zdolność intensywnej koncentracji, niezwykle silna reakcja na supersteryt oraz wyjad i zdeterminowany, by pokonać wszystkich, którzy mu się przeciwstawią. Czyli teoretycznie plotki głoszą, że on jest teraz tym dobrym. No nie do końca bym w to uwierzył. Ale czemu nie? Czemu nie? Zobaczymy. Pozostało 6 pojemników z Tytanem. Czy możemy znaleźć tutaj coś interesującego? Cały czas, wiecie co, znajduję te znajdźki człowieka zagadki, ale czy tego nie można po prostu zniszczyć? Nie można tutaj tego wysłać, nie wiem, żeby poleciało i to zniszczyło? Nie, no chyba nie. Mamy też cały czas zadanie związane z Jokerem. To jest oczywiście zadanie główne, ale jeżeli jeszcze latamy po mieście, to trochę sobie powalczymy i może znajdziemy kolejną misję poboczną. Fajnie jest jednak mieć aktywowane, jak będę akurat gdzieś w danym miejscu stosunkowo blisko, to czemu nie, możemy się tym zająć. Patrzcie, szczególnie teraz jest ta strefa zamknięta, niektóre pojemniki są w tego typu strefach. A tutaj mamy właśnie ten trening rzeczywistości, jeden z czterech. Dobra, ustawmy sobie to jako cel, zobaczę, jak tutaj to się w ogóle prezentuje. Czekajcie, gdzie to iść trzeba? Dobra, mniej więcej tam. Ale ten hak jest niezły, nawet jak coś jest dość daleko, to i tak idzie tam. Oj, dolecieć. Dobra, dawaj tutaj. Co to za wieżyczka? Jakaś radiowa, w ogóle znak Batmana widoczny mimo wszystko.
A, to jest chyba to miejsce, do którego zmierzamy, co nie? Prawdopodobnie. Dobra. O nie, Joker. Tylko jeden przeciwnik, tyle dobrego. Okay. Wait a second. Doesn't Joker's PA say he takes anyone? We do. Today, however, we shoot him. Yesterday, we took him in the back room and burned off their skin. Really? Yeah, but sometimes Joker just lets anyone join. Keeps things interesting. Interesting? Sounds dangerous. You're just lucky you joined on a good day. I guess I am. Masakra. Widzę, że Joker zależnie od dnia. Jednych przyjmuje, drugich zabija. Ciekawie. O, tutaj mamy to. Dobra, czekajcie. O co chodzi z tym miejscem? Poszybuj do wszystkich celów bez dotykania ziemi, żeby ukończyć trening rzeczywistości rozszerzonej. O kurcze. Dobra, może być ciekawie. A mogę jakoś wznosić się wyżej? Nie wiem, czy to mi... do końca wyjdzie, ojejku. Chyba nie za bardzo, w ogóle czekajcie. A, nie. Ojejku, do wody trafię. A, trening niezaliczony, dobra, słuchajcie. Ja bym sobie to spróbował jeszcze raz zrobić. Tylko muszę nauczyć się dobrze szybować. To jest teraz najważniejsze, jeżeli chcemy to wykonać. Bo właśnie, podczas szybowania czekajcie, gdzie my tutaj mamy ten nasz cel? Znowu się udać w tamto miejsce, no dobra. Właśnie, jak wygląda sprawa, kiedy szybujemy? Przytrzymaj, to jest bomba pikująca, ale jak na przykład wyżej, jeżeli się chce podlecieć? Czy da się? Nie no, jak szybujemy, to raczej głównie tylko tutaj typowo w dół, co nie? No zobaczymy. Zobaczymy raz jeszcze. A może chodzi o to, żeby... No nie wiem, zobaczymy. O, teraz w ogóle jakoś wyżej poleciałem. To może się uda, wtedy jakoś tak, wiecie, słaby początek miałem niestety. Dobra. Oj, ale to zepsułem, Dobra, raz jeszcze. Kurczę, myślałem, że będę za wysoko, ale okej, dobra. To się nada, słuchajcie, do tego, żeby nauczyć się nieco, chociaż nieco szybować. Dobra, dawaj w to miejsce. W końcu się uda, no teraz już prawie mieliśmy to z głowy. Ajajaj, szkoda. So close. Dobra, dawaj jeszcze raz na górę, gdzie to znowu było, w tamto miejsce. Nie, możemy zająć się misjami fabularnymi, oczywiście tak zrobimy, ale jeżeli są tutaj takie, wiecie, dodatkowe, trochę ciekawe również zadania, to niech będą. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz, może teraz. Oj, nie wiem. Nie no, chyba powinno być w miarę lepiej. Może nawet niżej będziemy lecieć. Zobaczymy. No, dawaj. Tylko teraz nie tak w miarę wysoko. O, super. Zaliczony. Ukończ jeszcze 3 treningi rzeczywistości rozszerzonej, żeby odblokować modyfikacje. A w ten sposób. Nowy trening rzeczywistości jest ściągnięty z bat komputera. Czyli wychodzi na to, słuchajcie, że... O, tu kolejny jest. Dobra, no to bardzo blisko nas. Mówię, czemu nie? Dzięki temu możemy się czegoś chociaż więcej nauczyć na temat zdolności, które tutaj i uzbrojenia, które posiada sam Batman. A, w tym miejscu to mamy. Okej, okay, no to jesteśmy prawie u celu. Okej, okay, i gdzie teraz? Dobra, kolejny... A, ten to w ogóle jakiś. Okej, okay, dobra, to może być w miarę... A, okej. Okay. Okej, okay, dobra, nie pyknie nam niestety. No, nie w to miejsce. Tutaj chodzi o to, żeby, wiecie, nauczyć się pikować dobrze. No, umiejętność pikowania może być, no, na pewno niezbędna. Dobra, spróbujmy one more time. Czekajcie, czyli zaraz to było R2, żeby pikować, z tego co pamiętam. No dobra, ale po pierwsze... Wow. Dobra, teraz. A, nie wyszło. No dobrze, spokojnie, jest lepiej. Z każdym ruchem jednym coraz lepiej. Skąd się tu wziął Batman? Co? Nie? Już ktoś nas zauważył? Nie, chyba nie. Dobra, nie zwracajmy jakoś wielkiej uwagi. Dobra, musimy opanować to w pełni. Myślę, że im szybciej to ogarniemy, tym lepiej dla nas. Dobra. No nie, no nie wierzę. 3-4. 3-4, serio nie zaliczyło mi tego? No przecież byłem tuż obok. No, jak widać. Dobra, do skutku.
Oby teraz się udało, ale to pikowanie mi nie wyszło, a może to nie było na... Może to nie było na R2, tylko no nie wiem, na R1... No nie wiem, ten sposób spadając, jak widać, przynajmniej działa. Dobra, nie do końca może o to chodziło, ale dostaliśmy dużo punktów doświadczenia. Muszę ukończyć jeszcze dwa treningi. Nowy trening ściągnięty z bad komputera. Dobra, mamy kolejny trening gdzieś tu dostępny. O, i nawet blisko. Nie no, wszystko jest w miarę blisko w tym miejscu. Dobra, to skupmy się na nich. Może dostaniemy, wiecie, możliwość znowu czegoś tutaj ulepszyć. O, to jest w sumie... To jest w sumie prawie w tym samym miejscu. Dobra, dawaj. Wyżej i stąd jeszcze wyżej. Dobra. No zobaczymy, co tym razem, czego to mnie nauczy, co nie? Dobra, czy ja mogę tam jakoś doskoczyć w normalny sposób? Czy raczej kopnięcie przeciwnika? Nie, już mi wykrywa, wiecie co? Już mi wykrywa wrogów, ale chwilowo się na nich nie skupiajmy. Jak ja mam się tutaj najlepiej dostać? Dobra, tędy. I tutaj, okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, gdzie teraz. Dobra, to będzie w ogóle chyba, słuchajcie, trudne. Ale na pewno trudne. Czekajcie, jak to ma w ogóle wyglądać? Mam lecieć. Przytrzymaj R2, dobra, bo tutaj trzeba trzymać to, żeby była ta bomba pikująca. A do niczego. Myślałem, że to chodzi o to, żeby, wiecie, żeby użyć pikowania, jakby przed końcem pikowania użyć haka, ale też nie wiem, czy to zadziała na pewno. No zobaczymy. A może chodzi o to, żeby jednak lecieć najpierw do innego punktu i zostawić sobie to miejsce na koniec. To też może mieć sens. Dobra, gdzie tu jeszcze był ten jeden? Dobra, słuchajcie. Spróbujemy. To może, wiecie, zamiast tutaj. No nie wiem. No nie wiem, czy to zadziała. Chyba, że to miało być zostawione na sam koniec. No, też... A nie, 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 to trzeba na początku, mówię wam. Chodzi o to, żeby jakoś tam odpowiednio pikować. No, jak wpadnę do wody, to przynajmniej w niektórych miejscach przenosi mnie i tak w bezpieczne miejsce. Dobra, jak już pojawiliśmy się koło nich, to nie oszczędzajmy ich, można się nimi zająć. Tymi oprycha... O, jak mnie z łoma jakiegoś, albo z baseballa, nie wiem, co on tam ma w łapie, walnął. Dobra, świetnie. Ten jeden to w ogóle jakoś tak na dystans się trzyma, boi się podejść, no co się boisz, dobra. Okej. Kurczę, ranił nas. O, spokojnie. Muszę tutaj zdecydowanie pójść też w nowe umiejętności walki wręcz. Na pewno będzie mi ułatwiało to. No wiecie, pancerz ulepszenie nada się, ale walka musi być na jak najwyższym poziomie. Dobra. Jeszcze ktoś? W ogóle czekajcie, jakiś specjalny atak. Kurczę, trzeba spróbować go używać. No. Okej. Załatwione. Tak? Załatwionym. Ale jeszcze nie mamy nowej umiejętności niestety. A nie, jednak jest. O, świetnie, świetnie, że się nimi zająłem. To tak jak mówiłem, czekajcie, w walce, co ja mogę tutaj ogarnąć sobie, bo to rozumiem, to co mamy, te jakieś ataki z powietrza, to jest wszystko już aktywne. To wszystko posiadamy. To jest specjalna kombinacja rój, a tutaj cios krytyczny. Odpowiednio zadane ciosy krytyczne mają ogromną niszczącą moc. Następne uderzenie należy wykonać tuż po przednim, ale wciśnięcie przycisku zbyt wcześnie lub wciskanie go wielokrotnie nie doprowadzi do uderzenia krytycznego. Każdy cios zwiększa wynik kombinacji razy dwa, umożliwiając szybszą aktywację specjalnych kombinacji. Dobra, myślę, że pójdziemy w to. Niech będzie, świetnie. Kolejna umiejętność zdobyta, 2400 około doświadczenia do zdobycia czegoś nowego. Ogarniemy to na spokojnie. Mam nadzieję, moi drodzy, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, a w kolejnym będziemy dalej na tropie Jokera. No i kto wie, być może pomożemy Bane'owi w poszukiwaniu tych całych, wiecie, zbiorników z Tytanem. Ale to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!